Witajcie moi drodzy na YouTubie. Ostatnich patchnotów nie nagrałem w związku z tym, że byłem jeszcze w Korei na Mistrzostwach Świata, o czym wspominam na ostatnim filmiku. No te patchnoty już na moim kanale się pojawią, bo pewnie w tym momencie oglądacie. Wątpię, żebym szybciej od Damiana, bo wyszły pół godziny temu, ja dopiero teraz nagrywam, no ale trudno się mówi, zaczynamy. Bohaterowie, Akali. Usunięto. Nie ma już pomocy przy ostatnich ciosach, która wynosiła 4 punkty obrażeń, czyli Akali nie ma pomocy przy last hitowaniu. Do tego... Z tego co widzę, może tutaj, mimo że jesteśmy w tym momencie live na filmiku, to ja sobie trochę kamerę poprawię. Może tak trochę dziwnie wygląda, więc może zrobimy coś takiego. Tak, kamerka powinna ładnie wyglądać. Osłona zmierzchu, czyli jej W. Cooldown zwiększony na początkowych poziomach, czyli troszeczkę łatwiej będzie można ją złapać przy ganku i do tego RK obrażenia zostały zmniejszone o jakieś 15 punktów na pierwszym poziomie, ale za to skaluje się o 15 punktów lepiej na trzecim poziomie. Więc no taki lekki nerwy buff tym samym, dlatego że jakby no zbufowali jej tą trzecią mereczkę. Dalej, Q. Mała poprawka w zakresie obierania celów przez wypad. Wypad wciąż przedkłada wrażliwe punkty z superumiejętności na wrażliwe punkty z umiejętności biernej, ale teraz priorytetowo traktuje najbliższy cel objęty superumiejętnością, nawet jeżeli nie będzie miał wrażliwego punktu. To mnie szczerze mówiąc aż tak nie interesuje, bo to nie są takie duże zmiany, to jest po prostu jakieś takie patchnoty, które poprawiają błędy. Zresztą sezon kończy się za 6 dni, moi drodzy, jak ja to nagrywam. I wydaje mi się, że te patchnoty generalnie nic nie zmienią. I tak je przeczytam i tak sobie o nich porozmawiamy, ale wydaje mi się, że nic nie zmienią w związku z tym, że jakby Riot w tym momencie skupia się na nowym sezonie, skupia się na nowych rankingach, a nie skupia się aż tak na tym, żeby balansować w tym momencie rozgrywkę ze względu na to, że no, wychodzi niedługo nowy sezon, a ten się po prostu kończy. Naprawianie błędów na Jinie również, LeBlanc zmniejszenie obrażeń o 10 z W. LeBlanc jak najbardziej potrzebuje nerfu, wydaje mi się, że ten nerf nie wystarczy, chociaż to jest też lekki nerf dla jej wave clearu, dla po prostu puszowania linii. Dalej, Maokai. Obrażenia z E Maokaja, czyli z tych rzutów sadzonką, zostały zwiększone o 1% na pierwszym poziomie. Na późniejszych poziomach są dokładnie takie same, znaczy może na piątym są te same, a są troszeczkę silniejsze przed piątym poziomem. I czas odnowienia rzutu sadzonką również został zmniejszony o sekundę. Nie wiem, czy Maokai w dżungli odżyje dzięki temu, ale jeżeli ktoś gra Maokai na linii, to jest taki lekki buff, który może coś tam temu Maokaiowi dać, może mu nic nie dać. Dalej, Nunu i Willum. Podstawa obrażenia od ataku zwiększono o 4. Nunu nie widziałem. Odkąd Nunu dostał reworka, to nie widziałem Nunu jeszcze ani razu. Więc nie mam zielonego pojęcia, czego się po Nunu spodziewać, bo sam nim nie grałem, na niego po prostu go nie widziałem. W każdym razie podstawowe obrażenie od ataku zostało zwiększone o 4, więc pewnie clear lasu się poprawił. I podstawowe leczenie również zostało zwiększone od 37,5 punkta do na przykład 60 punktów. Do tego plus 3, więcej o 3% dodatkowego zdrowia i troszeczkę lepsze skalowanie z AP. Więc pożarcie zostało bardzo mocno zbudowane, jeżeli chodzi o leczenie się. Leczenie w wypadku jednostek nie będących bohaterami. W wypadku, nie wiem dlaczego oni to tak napisali. W każdym razie wartości są... Napisali, że znerfili to 85%, a wartości są bez zmian. Czyli chyba po prostu leczysz się tak samo, jeżeli jesz coś innego niż bohater. Czyli jeżeli jesz moba, to leczysz się dokładnie tyle samo, bo te buffy nie wpłyną na to. Ale jeżeli na przykład jesz jakiegoś ziomka, czyli po prostu czempiona, to jak najbardziej jakby to są wtedy buffy, tak, że więcej się leczysz. Dalej, Pike. Polecone przedmioty zaktualizowano. Umiejętność bierna. Dar topielców. Wcześniej to było 25% maksymalnego zdrowia plus 21% za każde 100 punktów obrażeń od ataku do max 50%. Teraz jest to 80 punktów zdrowia plus 8 punktów zdrowia za każdy 1 punkt dodatkowych obrażeń od ataku, czyli do 60% maksymalnego zdrowia. Czyli może leczyć się generalnie więcej, ale na początku na pewno będzie się leczyć mniej i jeżeli będzie się budować pod tanka, to również będzie leczyć się trochę mniej. Nur upiorne wody z koszma zmniejszono 25%. Prędkość ruchu to będzie 40% na każdych poziomach.
i daje mu 1,5% za każdy jeden punkt destrukcji, czyli jeden punkt destrukcji to jest letality, więc jeżeli pike będzie budować się pod assassin pike'a, będzie trochę szybszy, ale chyba nie będzie tak szybki jak był wcześniej, bo tutaj nawet 80% to było, a wątpię, żeby tyle osiągnął jak będzie budował letality. Widmowy odpływ, czyli jego E, koszt mamy zmniejszony o 10 i czas działania ogłuszenia został również zmniejszone do 1-1 na wszystkich poziomach i 0-1 za każde 10 punktów destrukcji, czyli jeżeli buduje letality, to znowu stun będzie dłuższy. To jest ciekawe, bo nie ma żadnej postaci, która skaluje się z destrukcją, czyli z letality. To jakby Riot chyba planuje wprowadzić jakieś postacie, które będą się z tym skalować. Nie wiem dokładnie dlaczego tak jest, ale może Assassini od nowego sezonu, bo teraz to już jest trochę za późno, to są tylko zmiany na pajku, wątpię, że były jakiekolwiek inne zmiany, ale wydaje mi się, że Riot, moi drodzy, chce wprowadzić takie jakby zmiany, że postacie będą się teraz z letality skalować. Śmierć z głębin, próg wykończenia i zadawane obrażenie, jeżeli zdrowie celu przekracza ten próg, też zwiększa się o 1,5 punktu za każdy jeden punkt destrukcji. Czyli to jakby skaluje się dodatkowo, bo nadal skaluje się z AD, ale również dodatkowo skaluje się z destrukcją, czyli oni chcą, żeby Pike był takim support assassinem, który buduje AD, bo wszystko się mu bardziej z AD teraz skaluje. AD plus destrukcję, czyli jakiś tam Yomu Ghostblade, na pewno będzie dobry na niego, Edge of the Night, Duskblade, takie przedmioty. Chaps, czyli Q Trundla. Obrażenia postawy zostały zwiększone o 20 punktów na poziomie 5, 15 na czwartym i tak dalej. Skalowanie zostało również trochę podniesione, czyli zbuwowali trolla o to, co mu znerfili wcześniej. Czyli jego Q chyba jest takie, jakie kiedyś było, ale jego pilar jest dalej słabszy na początkowych poziomach. Wyssanie mocy. No tutaj na pewno lekkie nerwy na Wiktora, bo bardzo, bardzo OP się na linii wydawał. Obrażenia postawy wyładowania zostały zmniejszone na późniejszych poziomach i skalowanie wyładowania zostało również trochę zmniejszone o 0,5 punktu AP. Burza chaosu, obrażenie postawy każdego draśnięcia zostały zmniejszone o 20, 40, 60 i skalowanie draśnięć za to zostało zwiększone. Myślę, że to nie są nerfy. Myślę, że ta postać dalej będzie bardzo, bardzo silna. Chociaż no będzie może trochę słabsza na linii przez nerf na Q, ale nie wydaje mi się. Dalej. Runy, zaginający czas, tonik, zaktualizowane. To są takie runy, które każdy brał, żeby przetrwać linię. I dlatego myślę, że te runy jakby dostaną lekkie buffy w związku z tym, że, przepraszam, lekkie nerfy w związku z tym, że jakby to były runy, które no, zwiększają ci regenerację i każdy je brał. Żłopanie. No cóż, żłopanie. Ja mogę coś żłopać, ale niekoniecznie mikstury. Użycie mikstury lub ciastka natychmiastowego przyznaje 50% ich efektu przywracającego zdrowie i lub manę, ale sprawia, że dany przedmiot zaopatrzeniowy nie będzie mógł zostać ponownie użyty, dopóki jego efekt się nie skończy. Wartość przywracanego co pół sekundy zdrowia lub many jest następnie zmniejszona opowiem do końca działania mikstury lub ciastka. To jest ciekawy buff, bo na przykład walczysz z kimś 1-1 czy 2-2 na linii i jesteś w stanie kliknąć ciastko i odnawia ci, załóżmy, w te, czy tam potka, tak, bo potek chyba odnawia 150, to odnawia ci od razu 75. Więc myślę, że ta masterka, to jest taka cheesy masterka, że wiecie, bierzecie ją, wchodzicie ali na linii, jecie to ciastko, czy pijecie tego potka i nagle wam się życie odnawia. I nagle po prostu wygrywacie to na lin, bo nagle dostajecie 70-80 życia. To jest chyba trochę OP. Mikstury, ciastka i lekcje nie trwają już 20% dłużej. Wciąż otrzymujecie 5% prędkości ruchu, kiedy jesteście pod wpływem mikstury i ciastek. I zaginający czas tonik nie wpływa już na eliksiry. Czyli to są jakby takie, powiedzmy, no dość takie jakby małe rzeczy. Więc no. Dalej, moi drodzy. Naprawione błędy. Kennen nie zatrzymuje się już po rzuceniu porażenia elektrycznego. To nie wiem, o co to chodzi. On chyba się zatrzymał, jak kliknąłeś W, a teraz będzie dalej biegać coś w tym stylu. LeBlanc znowu posiada efekty wizualne, pudełka Chaco i żołnierza z jednej odtwarzają już od głosu śmierci. A z rękawa Twist Feta nie psuje się już, kiedy te użyje ataku wzmocnionego, to mianowicie na grzybie Teemo. Krucza LeBlanc znowu posiada efekty dźwiękowe. Przywrócony efekt dźwiękowy czarzy jakich gwiazd Soraki. Przywrócony efekt dźwiękowy wnyków na linii hrabiego Kleduli. Generalnie nie wiem, nie chcę mi się nawet tego czytać, to jest bezużyteczne. Generalnie nie wiem, czy zauważyliście, moi drodzy, jak omawiamy ten patch. W każdym razie, jak mówiłem wcześniej, ten patch nie zmienił dużo w związku z tym, że jakby no niedługo zacznie się presezon i zazwyczaj Riot Games ma taką politykę, że co roku w presezonie oni wtedy jakby dodają te największe zmiany i wtedy zmieniają grę. I dlatego jakby ten patch, tak szczerze mówiąc,
no nie zmieni nic nam w gameplayu. Od jutra będzie, jutro będzie się grać LoL tak samo jak dzisiaj. Nic takiego się nam tutaj nie zmieni. Jedyne co, o czym mogę powiedzieć, to to, że jakby ten pike będzie się skalować z destrukcją i to jest coś, co nigdy jakby nie było wcześniej w grze i to jest coś, co Riot planuje wprowadzić, więc to jest jedyny taki prequel tego, co ma nadejść. No i jakieś tam skinki, które są równie bezużyteczne jak ten nie no, to jest nami, tak? Cybernami, Cyber LeBlanc. To jest chyba Fiddlesticks. Nie ma żadnych fajnych skinów. I zwycięstwo Oriana to dostaniecie, jeżeli macie gold lub wyżej, więc jeżeli chcecie skin do Oriany, to musicie mieć gold lub wyżej na koniec sezonu. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o te patch noty. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, moi drodzy. Zapraszam do subskrybowania kanału. Niedługo pojawi się Q&A. Zostawcie również łapkę w górę pod filmikiem. Widzimy się następnym razem. Pa, pa, moi drodzy.